Elon wszystkim. Siemano. Siema, Siema. Poczekamy chwilę. Wysłałem maila osobom, które są zapisane na taki newsletter, bo dzisiaj będzie ważny temat. Jak wiecie, spamu nie wysyłam, także jest ważny temat, bo dotyczy to Ethereum. A jak dotyczy Ethereum, to dotyczy chyba każdego kryptowaluciarza, czy kogokolwiek, kto w ogóle ma jakiekolwiek krypto, bo to jest wydarzenie. Które będzie miało, moim zdaniem, bardzo mocny wpływ na rynek oraz pokaże kierunki. Bo pierwszy raz w historii dzieje się coś takiego, że tak duży projekt przechodzi z proof of work na proof of stake, no i z tym wiąże się wiele dziwnych w sumie sytuacji, problemów, ewentualnie wyzwań, które powinni pokonać deweloperzy i ci, co w ogóle to wymyślili. Dodatkowo, z tego, co można powiedzieć, no to Ethereum stanie się bardziej energooszczędne, aczkolwiek z tą energooszczędnością jest różnie. No bo jedni hejtują, że coś jest nieenergooszczędne, inni nie hejtują tego, a tak naprawdę, jak nie wiadomo o co chodzi, no to chodzi o hajs. Dobra, mamy pierwsze komentarze. W ogóle napiszcie skąd klikacie. Jak nas dobrze słychać, wciśnijcie jedynkę, jak źle dwójkę, a jak was nie ma, przyszliście później, no to możecie w, tam wbić trójkę. Zobaczymy, ile jest osób. Mamy prezentację przy, przygotowaną, jeśli chodzi o tego właśnie merge'a. Wiele osób nie rozumie, co tak naprawdę się wydarzy. W sumie to ja już na samym początku wszystko wytłumaczyłem, tak w skrócie, ale spojrzymy na to bardziej. Tak szczegółowo, no bo wiele osób też mi, pewnie Michałowi i osobom, które gdzieś bardziej udzielają się otwarcie w necie, zadaje pytanie: no dobra, będzie merch, ale jak ja mogę coś tutaj na tym ugrać, jak ja mogę zarobić? Zresztą dziś, jak spojrzycie na wykres Bitcoina i Ethereum, no to pojawiły się takie spadki, nie? Troszkę. No a to znów tyczy się sytuacji, która jest w USA. I tam po prostu powiedzieli e, ogólnie, że jest git, czy po prostu e, pieniądze nie chcą iść w kryptowaluty. Jeżeli wiecie, dźwigają lub obniżają stopy procentowe, no to ta informacja ma bardzo duży wpływ, właśnie na. Zmienność rynku. No i takie rzeczy dzieją się ciągle. To, że w Polsce dźwigają stopy, to raczej nie ma dużego wpływu, ale na Amerykę to wszyscy patrzą. Później podyskutujemy, lecimy z tą prezentacją. Tutaj ją mamy. Pierwszy slajd. Slajd. Czym jest merch? Może Michał tutaj trochę więcej powie na ten temat, bo wiem, że ogólnie klasówkę napisał na piątkę, więc się przygotował. Jeśli chodzi o ten mecz, to to nie jest w ogóle przejście konkretnie na ten proof of work, czyli na ten proof of stake, czyli to nie jest zmiana konsensusu. Ten mecz to jest dopiero pierwszy punkt w tej całej roadmapie na przejściu. No i tak jak tutaj jest napisane, wam to przeczytam, Merge to kolejny poważny krok Ethereum w kierunku rozwiązania problemów ze skalowalnością. Mówiąc najprościej, integruje dwa istniejące niezależne łańcuchy w ekosystemie Ethereum, warstwę wykonawczą i warstwę konsensusu beacon chain. Ten beacon chain to jest właśnie ta warstwa, która jest stake'owana i w tym momencie no, działa to w ten sposób, że są dwa łańcuchy, tylko my jeszcze nie używamy tego drugiego. I później po prostu zostanie połączenie tych, tych łańcuchów, zjednolicenie z w jeden łańcuch, i to już będzie właśnie ten merch. Jednak no, będziemy mieć kilka innych etapów jeszcze, o czym opowiemy sobie później. E, możemy przerzucić na kolejny slajd, może? Czekaj, Michał, ja jeszcze tu dorzucę, bo. Faktycznie, merch, merge. zresztą sama nazwa można coś merge'ować, czyli łączyć w jedną, w jedność. Macie ile, ileś tam kontaktów w telefonie, które się powtarzają, można je zmerdzować do jednego. To o to tutaj chodzi. My już dzisiaj mamy, tak jak Michał wspomniał, dwa łańcuchy, bo mamy Ethereum 2.0, które już można stejkować. Oczywiście taką możliwość udostępniły giełdy. Można też założyć swojego noda na tym eterze i mieć. 32 Ethereum z tego co pamiętam tyle tam jest potrzebne. Oczywiście to tam jest zamrożone, jest dużo dyskusji na ten temat. Ja się cieszę, że poszło to tak do przodu, a z drugiej strony troszkę mnie fakt smuci, bo osoby, które kopią Ether, no nie będzie się już im opłacać czy w ogóle nie będą mieli możliwości kopania Ethereum, tego Ethereum na koparkach i tu też jest dobre pytanie. Ktoś zadał, yy, czy Airdrop ETHW można trzymać Ethereum na Binance, żeby to do. Aha, czyli bo ogólnie sytuacja wygląda tak, że możemy dostać Airdrop, czyli ten łańcuch się rozejdzie, będzie fork i dostaniemy forka Airdropa, zwał jak zwał tego ETHW. I z tego, co gdzieś tam czytaliśmy, no to ten ETHW będzie można kopać. Normalnie, tak jak zwykłe Ethereum, ale pytanie, co jest z tym prawdziwym Ethereum znowu? To podobna sytuacja jak z Bitcoinem i z tymi forkami. Wiecie, no, Bitcoin miał kilka forków. Był Bitcoin Gold, Bitcoin Cash, a tak naprawdę ten prawilny Bitcoin jest ciągle z nami, a tamte radzą sobie średnio. Więc ja tutaj. Bardzo podobnie do tej sytuacji podchodzę. Jeżeli pójdzie to kopać i będzie się to opłacać, można to kopać i można po prostu Jakoś pieniądze spekulacyjnie na tym zarobić. I to też już z Michałem tutaj dyskutowaliśmy, co ewentualnie z tym zrobimy. No, my planujemy pozbyć się przynajmniej większości tych tokenów i zobaczyć, co z tego będzie. Oczywiście, kto z nami zostanie na koniec, dostanie kilka tipów, co my mamy zamiar zrobić, jak mamy zamiar rozegrać tutaj, właśnie tego merdzia, ewentualne wzrosty lub spadki. Dobra, to lecimy z kolejnym slajdem. Co dalej? Michał, mów co dalej? No i właśnie, teraz ze względu na to, że jest dużo górników, którzy chcą kopać jeszcze to Ethereum, no to oni planują zrobić ten fork. I teraz pierwszym etapem jest merge, czyli przejście z proof of work na proof of stake. Zamiast wydobycia bloki będą bite, czyli no, ci stakerzy, którzy stake'ują Ethereum, po prostu zatwierdzają te transakcje, które będą wychodzić, no i do tego Ethereum stanie się totalnie deflacyjne. Więc każda, każde transakcje będą, będą palić ten gaz również. To może mieć bardzo, bardzo duży wpływ na cenę, w późniejszym etapie, oczywiście. Przejście tu jest, tu jest bardzo ważny punkt przejście nie zmienia w rzeczywistości niczego w sieci, co prowadziłoby do obniżenia opłat za gaz. Dopiero późniejsze ulepszenie powinny sprawić, że przepustowość Ethereum drastycznie wzrośnie. Po demercz nowy blok będzie generowany co 12 sekund, to jest ponad 10% szybciej niż dotychczas. Wcześniej te bloki były wykopywane co 10 sekund mniej więcej, teraz będą, nie, co 14, teraz będą co, co, co 12 mniej więcej. I teraz, właśnie o dobrze, że przerzuciłeś. Jeśli chodzi o to przejście, no to jest bardzo wielu górników, którzy dalej chcą kopać. Więc nie to, że nastąpi zjednolicenie tego łańcucha, ale z drugiej strony również nastąpi rozwidlenie tego łańcucha, ponieważ nastąpi fork. Fork to jest właśnie rozwidlenie tego łańcucha, i osoby, które trzymają to zwykłe Ethereum, dostaną również na swój portfel Ethereum W czyli yy, tą wersję, którą będzie można dalej kopać, proof of work. Duża część górników Ethereum chce zostać przy kopaniu, więc nastąpi fork sieci i wszystkie Ethereum na sieci natywnej Ethereum zostaną sforkowane, czyli rozdzielone na Ethereum i Ethereum W. Jeśli trzymasz Ethereum na łańcuchu typu Binance, Smart Chain, Arbitrum, Optimism czy Polygon, najlepiej jest je przenieść na Ethereum, ponieważ... Na, na tych sidechainach czy na tych drugich warstwach nie dostaniemy tego forka, czyli nie dostaniemy tego drugiego coina. Należy je cofnąć po prostu na adres Ethereum. Tam, Ogólnie gdzie... no to dla mnie to jest oczywiste, bo ja też gdzieś szukałem informacji, nie znalazłem, nie wiem, albo źle szukam, albo Michał to sprawdził. Nie znalazłem informacji, aby adresy i sidechainy. Czyli tak jak Michał wspomniał, jeśli masz Ether na Binance Smart Chain Arbitrum czy Polygon, ogólnie dwa najpopularniejsze chainy to jest Binance Smart Chain, Polygon, no i ostatnio ten Optimizm i Arbitrum, bo tam były dropy, więc ludzie mogą tam mieć Etery. No i ja nie znalazłem, nie dokopałem się informacji, czy tam będzie ten Airdrop, ale najbezpieczniej z mojego punktu widzenia i z tego, co działo się w odniesieniu w przeszłość na Bitcoinie. No to należy mieć te tokeny na sieci, tak jak powiedział już Michał, natywnej ERC20. I ja też tak zrobiłem, że wszystkie etery, które chcę, aby zakwalifikowały mi się do ewentualnego airdropu czy tam forka, no to przeniosłem sobie na adres ERC20. I teraz gdzie to można zrobić? Można mieć to na MetaMasku, można mieć to na Trust Wallet. No i można mieć na Ledgerze, jeśli macie oczywiście, ale trzeba pamiętać, że to jest ta sieć ERC20, a dobrym, dobrą informacją dziś jest, że przesyłanie Ethereum po sieci ERC20 dzisiaj znów kosztuje kilka dolarów. Jest to oczywiście trochę droższe niż BSC czy Polygon, ale przesyłając Ether z adresu na adres, czy nawet wypłacając yy, chociażby z giełdy Binance, no, to kosztuje to około 2 do 4 dolarów, więc i tak jest taniej niż było to wcześniej. A bywało nawet, że płaciliśmy po 50 dolarów za przesłanie. A jak już w ogóle używaliśmy Uniswapa, no to tam płaciło się czasem za transakcję i 100 dolców. Więc finalnie najważniejszy punkt, moim zdaniem, trzeba to trzymać na rc 20 Plus oczywiście masz do tego dostęp. Tu jeszcze zadał pytanie wcześniej Gatkiewicz: czy jeśli będzie trzymał to na giełdzie, to otrzyma takiego airdropa? Niektóre z giełd powiedziały, że jak będą jakieś forki, airdropy to będą to wspierać, ale ty nie wiesz kiedy one zaczną to wspierać, kiedy to się pojawi na giełdzie. Zresztą możecie sobie zobaczyć jak szybko reaguje z takimi rzeczami Binance czy KuCoin, czy Bybit, czy jakaś inna giełda, a jak mozolnie to idzie na przykład z gdzie oni dopiero teraz dodają Luna 2.0. A Luna 2.0 praktycznie zaraz po tych fakapach pojawiła się na też na innych giełdach, więc po prostu no, trzeba wybrać jakieś dobre miejsce, a najlepszym miejscem jest oczywiście Twój prywatny portfel, do którego masz dostęp i tylko masz Seedy, ty, więc nikt też ci nie zabierze tego, no jeśli nie, nie wykradnie tych Seedów. To też tu mamy o tych giełdach w prezentacji, także jeszcze pewnie to poruszymy. Jeżeli chodzi o proof of stake, no to tutaj mamy fakty. Do oszczędności energii i na przykład do tego, że można dużo łatwiej też zdecentralizować tą sieć. Ja to też tak rozumiem, bo nie każdy chce kopać te kryptowaluty koparkami. Ja wiem, że to jest zdecentralizowane, ale dziś bitcoina kopią duże firmy i moim zdaniem to już nie jest tak zdecentralizowana mocno sieć, jak to było kiedyś, gdzie wszyscy mogli kopać bitcoina na procesorze. Z no eterem... dobra. Wiesz co? Bo jakby tak na to spojrzeć, nie uważasz, że można to z drugiej strony nie zdecentralizować bardziej, a scentralizować? Bo jednak. Bo właśnie nie. chcę do tego dojść. Okay. Chcę do tego dojść. Dzisiaj sieć bitcoina jest mocno scentralizowana. I teraz tak, jak Ethereum było łatwo, dostępnie dla każdego zacząć kopać na komputerze, na karcie graficznej, na kilku kartach, na koparkach i tam zależy, kto jaki miał budżet. No to dzisiaj już nie będzie tak łatwo tego etera zacząć kopać, jeśli na przykład na noda będziesz potrzebował 32 sztuki. Są osoby, które kupowały etery, tak jak my, po 13 dolarów, 15, 50, no to 32 sztuki nie wydaje się to tak dużo, ale dla większości kupienie Ethereum 32 sztuki po 1000 dolarów czy tam 1500, no to to już nie jest taka mała kwota i to jest to, co tutaj wspomniał Kuba. Wydaje mi się, że też może to spowodować dużą centralizację tej sieci, co znowu nie jest dobre dla rynku kryptowalut. Z tego punktu wolnościowego, aczkolwiek, ja dzisiaj patrząc na to, co się dzieje, jakie chodzą regulacje, że tam Norwegia będzie CBDC testować na, et na sieci Ethereum i tam różne takie, no to prywatności i tej decentralizacji to już dawno tutaj za bardzo nie ma, także trzeba jakoś sobie z tym żyć. Chcesz coś dodać tu do tego proof of stake, Michał? Tak, jeśli chodzi właśnie o te korzyści i zalety, to możemy przerzucić na kolejny slajd i tam jest to elegancko wszystko pokazane. I jeśli chodzi właśnie o tą centralizację, no to pojawia się ona wśród wad. Jest to pierwsza wada. Władza może być nadal zcentralizowana wokół dużych posiadaczy tokenów. Kolejna wada to jest szkodzi dochodowej branży górniczej. Oczywiście, ponieważ wszyscy będą musieli przejść na proof of stake i proof of stake oczywiście jest dużo tańszy, w utrzymaniu dużo bardziej ekologiczny i dużo bardziej również przystępny dla, dla normalnych użytkowników, z tym, że no i niestety 32 sztuki Ethereum. Dla niektórych krytyków, Proof of Stake jest mniej bezpieczny niż używanie zagadek kryptograficznych do generowania konsensusu. No Proof of Work to są właśnie takie zagadki kryptograficzne, gdzie jeśli komputer je rozwiąże, no to wtedy dostaje Bitcoina albo Ethereum w tym wypadku akurat. Teraz przechodzimy na Proof of Stake, czyli im większa jest ilość naszych tokenów, tym możemy więcej Więcej transakcji zwalidować, przez to mamy również jakiś tam procent od, od transakcji. No i chodzi o to, że właśnie ten Proof of Stake bardziej faworyzuje większe portfele, ponieważ im większy mamy portfel, tym więcej możemy zarobić i ten cały proces akumulacji również wpływa na to, że no, Powstają takie bardzo duże portfele, które akumulują, i ze względu na to mamy centralizację. Jeśli chodzi o korzyści, no to tutaj na pewno zużycie energii, mniejszy czas transakcji i przeciętny użytkownik sieci proof of stake może brać udział w procesie walidacji. Tak jak mówiłem, także no tutaj to jest prosta sprawa. Mamy jeszcze kilka komentarzy. Tutaj. Jeśli chodzi o te komentarze, jeśli chodzi o komentarze, która giełda wspiera, to do tego właśnie będzie tak. slajd na koniec. Tutaj anonymus napisał, że 100 dolarów. Najwięcej udało mi się 660 zapłacić jeszcze spaliło transakcje, bo za mały slipecz. <laughs> Także no, tu były jaja z tym wszystkim. E, pamiętam, jak był szał na Juni Słapa i naprawdę można było zarobić duże pieniądze, ale większość ludzi nie chciało płacić tych opłat, gdzie i tak finalnie nam. Ekipie udało się zarobić dość sporo tutaj Ethereum na handlu, ponieważ my sobie to troszkę inaczej przegadaliśmy z tym fi, bo większość osób patrzy, no, kupię 100 tokenów, zapłacę 20 dolarów fi, ale jeśli już te 20 dolarów podzielisz przez te 100 tokenów, to wtedy widzisz cenę jednostkową takiego tokenu. Giełda też bierze fi, też tam ma powiedzmy ten sleepage, czyli tak bardziej tam jest, to się nazywa fachowo. Jak to się nazywa fachowo, padło mi z głowy. Poślizg ceny to się nazywa fachowo. Tak, poślizg ceny na deksie, ale spread, ceny o spread, ceny to jest na giełdzie. I to też jest taki poślizg, bo tam jest po prostu różnica pomiędzy ceną sprzedaży a ceną zakupu. No także no, udało Ci się zapłacić 660 dolarów FI i nic z tego nie wyjąć. No także, tak też się zdarzają, to też jest ryzyko właśnie tych deksów. Chociaż już były też takie akcje na giełdach, że jeśli ktoś używa opcji sprzedaj po markecie, to tu też można się przejechać i można chcieć sprzedać na przykład 1000, 10 tysięcy sztuk tokenów, a potem cena wychodzi jakaś dziwna. I tak wiele osób też w 2018 roku sprzedawało bitcoiny, gdzie ta średnia cena sprzedaży była mocno zaniżona. Więc lepiej też jest wystawić na market pozycję oczekującą i poczekać, aż po prostu market to od nas skupi, ewentualnie my skupimy z marketu, nie podbijając ceny na tym markecie. Tutaj ja bym tutaj... dodał, że trzeba patrzeć na to w zależności od tego, gdzie sprzedajemy, jeżeli jest to giełda o mniejszej płynności, to rzeczywiście jak sprzedajesz większą ilość, trzeba przejrzeć, jak są poustawiane te zlecenia zakupu, bo jeżeli sprzedajesz po markecie, to one pójdą wszystkie od góry w jednej linii i one zostaną wypełnione, więc jeżeli rzeczywiście tam jest mniejsza ilość i ona jest zaniżona, no to wtedy ściągnie i ta uśredniona cena okazuje się mniejsza niż byśmy chcieli. Ja najczęściej jak je sprzedaję, to wystawiam ofertę i czekam. Jeśli chodzi o Exodusa, Exodus dzisiaj już też jest bardzo fajnie w sumie rozwijającym się portfelem i ma i natywne adresy sidechainy, można wybrać, czy chcesz wysłać na na Exodusa sobie Ethereum po sieci BSC, Polygon, tak samo inne stablecoiny. Dziś to już jest taki trochę bardziej rozwinięty portfel niż kiedyś i jak najbardziej tam też będzie możliwość ewentualnie odebrania airdropu. Poza tym, jeśli masz Exodusa i masz do niego sidy, no to te sidy też można wykorzystać, żeby od, e, od... Dziś mi słów brakuje. Od, po, po, wziąć sobie portfel odtworzyć, <laughs> odtworzyć ten portfel z tego sid w innym miejscu. To też musicie wziąć pod uwagę, że jeśli macie SIDy, to tak jak już mówiłem wcześniej, SID-y służą do tego, aby odtworzyć portfele w innych miejscach i ewentualnie tworzyć nowe portfele przypisane do jednego SID-a. Jeśli SID wycieknie wam do internetu, tracicie dostęp. Do wszystkich adresów, które były przypisane do tego SIDA. Ale jeśli stworzycie sobie na przykład portfel w MetaMasku i będziecie chcieli stworzyć tam kilka adresów Ethereum, no to pojedyncze adresy dzięki znowu kluczom prywatnym możecie na przykład sobie przenieść do Trust Wallet. I to, jeżeli ktoś wam schakuje Trust Wallet i typowo ten adres, to tylko ten adres, bo on nie ma podglądu. Tych, tych SID-ów, Więc to też takie z bezpieczeństwa warto sobie zapamiętać. Co z musimy. Eksodusa, z Exodusa da się chyba wyeksportować klucz prywatny i później można go e, nie Zaimportować do Metamaska, mi się wydaje. Tak, ja nie próbowałem. Pamiętam kiedyś był taki portfel JAX. Teraz jest JAX, y, też on się troszkę inaczej nazywa. I tam akurat było tak, że jak otworzyłeś sobie portfel Sidami no to mogłeś podejrzeć każdy adres osobna, każdy private key osobna, i tam saldo było widać nawet. Więc tu też nie problem, żeby poradzić sobie ewentualnie, jeśli, nie wiem, portfel ci się zepsuje, czy chociażby nawet jak ledger się zepsuje i nie masz pod ręką nowego ledgera, to też są na to sposoby, żeby podejrzeć, co tam na tym ledgerze jest, ale trzeba mieć znowu CD. Co musimy zrobić? To też już wspominaliśmy. Posiadacze Ethereum nie będą musieli robić nic ze swoimi tokenami i powinni być ostrożni wobec oszustów. Tak naprawdę, bo może się pojawić wiele ofert pomocy, odebrania airdropów, czy nawet może jakichś fejkowych airdropów, gdzie znowu trzeba bardzo uważać, gdzie podpinacie swój portfel i jakie transakcje podpisujecie, żeby wam nie wyssali siana z tego portfela. Także no abym ja nie podłączał tych yy, na hura portfeli w jakieś dziwne miejsca, tym bardziej że jeżeli są takie wydarzenia, to łatwo zauważyć, że jeśli szukacie pomocy, to ta pomoc sama znajdzie was, czy na Telegramie, czy na Discordzie, gdzie, czy nawet na Twitterze, potem te osoby piszą do was. Pamiętajcie, jeśli ktoś do was pisze to nie pisze bez, nie, bez interesu. On po prostu od razu ma zamiar was wydymać. Także bardzo z tym uważajcie. Jeśli trzymasz Ethereum na giełdzie, tutaj jest lista giełd, która wspiera Ethereum merch i forki. No i macie listę, o której tu była mowa. Także no, lista jest dość duża: mamy Binance, mamy KuCoin, jest Crypto.com, jest Coinbase, Bybit, Polonix, FTX, GateIO, Max i Kraken. Nie wiem, jak z tymi innymi giełdami, które tutaj nie zostały wymienione. Oczywiście, czym bliżej terminu, tym więcej giełd deklaruje się, że będzie to wspierać, ale tak naprawdę i tak okaże się dopiero po fakcie, jak szybko oni to wprowadzą i jak szybko po prostu będzie można tymi tokenami operować. No, i tak jak już wspomniałem, lepiej mieć to po prostu na swoim portfelu. Wtedy masz tak, jakby gwarancję, że masz. Dostęp pierwszy do tego, jeśli cokolwiek się wydarzy. Dokładnie. Tu są tylko te większe giełdy, które, które udało mi się znaleźć. Po prostu, no, jeśli trzymacie na jakiejś mniejszej giełdzie, to najlepiej wpiszcie w Google, czy oni y, wspierają ten merch, czy nie. I tutaj właśnie mamy roadmapę. Wiem, że pewnie nie widzicie jej zbyt dobrze, że to są spikcelowane te. te mm, napisy, ale jeśli spojrzycie na ten pierwszy prostokąt u góry, to jest właśnie the merge. Później kolejny e, większy stop, to jest the search. Później mamy the verge, the perch i the slurge. <grych> tak I to sobie dużo wydarzeń na wydarzeń na jednym tokenie, nie? To też wiecie, ludzie grają pod te wydarzenia. Grają, znaczy spekulują, co się może wydarzyć. Jedni grają na spadki, Inni na wzrosty, no i tu ciężko też się zdecydować, nie? Bo ty nie przewidzisz tego, coś, co się tak naprawdę wydarzy. Niech tylko pójdzie jakaś mikroinformacja, że coś tam nie wyszło, no to, to ja strach się bać, co się wydarzy z ceną Ethera, a w ogóle co się wydarzy z ekosystemem, bo żeby. Ja nie chcę straszyć, ale tak jak mieliśmy lunę. I tam był ekosystem oparty o ich blockchain, o Lunę, o to wszystko. On się wysypał, posypał się totalnie. To tutaj, żeby nie straszyć, ale powiedzieć jak jest, to też jest ryzyko, że coś może nie wyjść. Może się to tak bardzo nie posypie, bo tu akurat jednak ten blockchain istnieje dłużej, e, troszkę inaczej działa, ale wiecie, jak reagują ludzie i jak reagują, gdy pojawia się panika na rynku. I po prostu cena zaczyna spadać. No i wiecie, jeśli chodzi pod względem ilości zablokowanych środków, no to Ethereum jest największym ekosystemem. Luna przez swój cały rajd dobiła do, do drugiego miejsca, jednak nie udało jej się nigdy przebić Ethereum, i nigdy pewnie się nie uda. No, i to jest akcja, której chyba wcześniej nie mieliśmy na kryptowalutach, przejścia z proof of work na proof of stake. Do tego, jeśli to jest na, na największym ekosystemie, jaki w ogóle posiadamy, to wyobraźcie sobie, jakie tu mogą być konsekwencje, jeśli coś pójdzie nie tak. Ja jeszcze tutaj dodam komentarz Łukasza. On pisze, że Manson mówi, że 70% Ethereum mają amerykańskie firmy, więc mają większość łańcucha. Także, no zobaczcie, już jest tak naprawdę spora centralizacja. Ameryka jest no takim pionierem, jeżeli chodzi właśnie o jakieś regulacje, o to wszystko, i tak wszyscy, naprawdę wszyscy później ich kopiują. Nie zawsze nam się to może podobać ale trzeba być też, tak jak tu już nieraz mówiliśmy, po prostu przygotowany na wszystkie scenariusze. Tu może Michał będziesz wiedział, czy na LIDO SETH jest bezpieczne. Jeżeli chodzi o protokoły, to wiecie, no bezpieczeństwo jest do wtedy, do kiedy nie zostaje nic hakowane. Także tutaj mi się wydaje, że bezpieczne tak, ale jeśli pytanie dotyczy, czy dostaniesz airdropa, czy to jest traktowane jako zwykły, Token to nie wiem. Ja miałem na WAVESie swoje ETERy też trochę i przeniosłem to po prostu na łańcuch RC20. Wiem, że są jeszcze strony do stejkowania Ethereum 2.0. Tak naprawdę można robić już tam korzystać czy dopiąć się do puli z mniejszą ilością ETERów. No to są potem zamrożone te rzeczy. Ja też nie lubię mieć tak jak w niektórych akcjach czy Celsius czy coś. Że mam zamrożone siano, i jeszcze jak jest coś faktycznie dużego na rynku, to ja nie mam do tego dostępu, więc tu też bym się zastanowił. Zresztą też na Wireless Finance też ostatnio jakieś dziwne akcje się podziały, więc no tu I... warto po prostu też zdywersyfikować to, i na pewno no nie trzymać gdzieś w jakichś protokołach wszystkich swoich tokenów. I żeby potem nie mieć takich jazd, jak my mieliśmy sterom, że ja na przykład miałem zbudowane ekosystem w oparciu o różne rzeczy i w, na tym tak jakby po prostu ktoś mnie wrzucił do gorącej wody. Ja już sam nie wiedziałem gdzie, co mam, po prostu potem zrobiłem checklistę i po kolei leciałem, więc e, no trzeba to przewidywać. I Jeszcze od razu. Czy Swiss mogę, do... mogę, mogę, mogę? Mogę, Mów bo tym, to, Lido. Ten, Lido. ten Lido to jest w ogóle taki serwis, gdzie można sobie stejkować. E... Ethereum, Ethereum. Bez, i, i nie trzeba tam mieć 30, 32 sztuk. No i przed chwilą wyszukałem to właśnie, jeśli chodzi o, bo ten S Ethereum to jest właśnie zastajkowane Ethereum. Ono się tam zlipegowało ostatnio trochę do tego normalnego Ethereum, ale dalej to normalnie działa. I jeśli masz tego Lido, ST, ETH, to nie musisz z tym nic robić. Ono będzie dalej działać tak, jak działało po merdziu. Nic się z tym nie dzieje. Pytanie, czy ono przydać. trzyma na adres Ethereum ewentualne forki i dropy? Tego nie ma. Nie nie nie, 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 nie. Tego nie, nie ma. No dobra. O Swissborgu. Swissborg to jest podobna platforma, jak tam. Bitpanda, Crypto.com, nie wiem, Michał zaraz spróbuje wyszukać, czy SwissBorg to wspiera. Oni dość szybko pewne rzeczy wspierali, zresztą tu też jeżeli chodzi o Lunę, to widać, że dość fajnie sobie poradzili, ale po prostu oni wtedy piszą, czy wypłacić, czy nie wypłacić. Prawdopodobnie jeśli wspierają, to już mamy jakieś maile na swoich skrzynkach mailowych. Ja Ethera nie trzymam na SwissBorgu, więc nie wiem. Po prostu wspierają, online... tak, będą wspierać, ale nie ma nic o forku na przykład. A. Także no z forkami to musicie wiedzieć, że trzeba najlepiej to trzymać na swoich własnych portfelach. Wtedy nie mamy do nikogo pretensji, że jakaś giełda nam nie wypłaciła jakiegoś forka, bo tak bardzo jest często, tak samo z airdropami. Kukoń tak miał. Zresztą jak Loro nas ogląda, to on bardzo lubi Kukoina, bo Kukoń mu nie wypłacił tam jakiegoś forka. Pisał on do la. nich, a oni tak naprawdę umyli od tego ręce i od tego czasu też. Mnie to zbanowali? Bardzo... Słucham? Mnie, mnie to zbanowali, jak to chodziło o, o Airdrop Forta. No. My po prostu po jakimś tam czasie później, jak AMP pojawił się na Kukojnie, to przelaliśmy tego ampla na Kucoina, i no i Kucoj nie wypłacił Airdropa Forta, a powiedział, że giełdy nie, 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 nie dostały tego airdropa, ale była giełda to był chyba Gate IO, który Wypłaci. wypłacił właśnie użytkownikom także. no A ten airdrop jechał... Forta był sążny, bo wystarczyło mieć jedną, dwie, pięć, dziesięć sztuk AMPL-a i dostawało się kilka klocków dolarów, także no, To tu... zależy jak długo go trzymałeś. No, tu człowiek może się pozłościć, no ale tak jak mówimy, my Wam to mówimy, powtarzamy, trzymaj się no, na swoim portfelu, jak chcesz mieć airdropy, możesz mieć kilka portfeli nawet, tak jak ja mam kilka portfeli na tym, na Keplerze, na, na Ethereum, po prostu... Możesz mieć kilka, z tym nie ma problemu, bo czasami są fair dropy. I to też taki tip. Jak jest fair drop, to nieważne, ile masz tych tokenów danego ekosystemu, i tak dostaniesz na każdym adresie tyle samo. Więc to taki tip. A z drugiej strony, coraz częściej teraz jest tak, że zaczynają wprowadzać jakieś KYC, sprawdzanie, Discordy, Twittery i coraz ciężej mieć kilka kont. Po prostu, które mogą się tam zakwalifikować. No i tak jak tu już Michał powiedział, jeżeli chodzi o Forta, no to czym dłużej miałeś działem na portfelu, to też już zaczynają na to patrzeć, że jeśli ty jesteś użytkownikiem danej sieci, a nie, że a wiem, że będzie AirDrop, to sobie kupię, podtrzymam i potem pozbędę się tych tokenów, no to oni też tych użytkowników, którzy są w tym ekosystemie, aktywnie go wspierają, używają, to wynagradzają też wyższymi AirDrop'ami. No i tutaj mamy licznik to, tego merdża, zaraz Wam tutaj udostępnię ekran, akurat tak to zrobiliśmy, można wpisać sobie ten adres, ja go zresztą Wam skopiuję i tutaj wkleję w komentarze. Można sobie odpalić licznik, za ile wydarzy się ten merdż. Tutaj macie adres i teraz jeszcze Wam tutaj udostępnię ekran. Cyk. Widać, tak? Widać. Jeden dzień, 9 godzin. No i tu będzie się działo, może ostro bujać rynkiem. No i powoli doszliśmy do końca naszej prezentacji. Też wam tutaj jeszcze udostępnię. Tak, to już mogę wyłączyć. Typy, co można zrobić, aby tutaj ewentualnie dużo nie stracić, a coś zarobić. Jeśli trzymacie eter na longtem, tak jak ja, i na przykład macie ethereum kupowane, tak jak już wspominałem, po 13, 15, 50 dolarów, czy kopane po 100, 120, ja część eterów pozbyłem się na hossie, tak, na tej górce, czy to między 3-4 tysiące dolarów. Po prostu odkupowałem sobie je niżej i mam zamiar je trzymać długoterminowo. I co można zrobić? Ja nie lubię grać na lewarze, na dźwigni, ale można się schedżować lewarem. Jeśli ja trzymam eter na longa i prawdopodobnie może się zdarzyć tak, że albo cena pójdzie do góry, to ja mogę tego spota wyprzedać na tych wzrostach. Ale jeśli cena pójdzie w dół, a ja to trzymam na portfelu, nie na giełdzie, zresztą co mówimy. To ja nie założę tutaj pozycji oczekującej, żeby ewentualnie jak cena spadnie do jakiegoś momentu, mi się wyprzedało i odkupiło, bo nie, nie masz takiego refleksu. Można spróbować zagrać tutaj shorta o jakąś tam kwotę na lewarze, ale to już jest dla zaawansowanych osób, które po prostu wiedzą, jak to rozgrywać i jak, to, jak na tym zarabiać. I teraz finalnie, jeśli coś nie wyjdzie, a ty masz jedno ethereum, a 0,1 Ethereum postawisz na spadek, no to jak cena spadnie, to zarobisz. Jeśli cena wzrośnie, to ewentualnie stracisz kwotę za 0,1 Ethereum, a tamto to i tak ci zarobi, ale mniej. Więc finalnie to da się rozrysować. To, to ciężko sobie wyobrazić. A ja też tak nieraz handlowałem niektórymi tokenami. Kiedyś jak bardziej się interesowałem właśnie dźwignią, no to kombinowałem. I finalnie wniosek też mam taki, że czym człowiek więcej kombinuje, tym mniej zarabia. Także tu też można sobie wybrać, co wy tak naprawdę chcecie robić. Znam osoby, które nie trzymają jakichś tam tokenów na spocie, ale po prostu dużą zmienność rynku wykorzystują po to, aby handlować czy w oparciu właśnie o jakieś narzędzia zautomatyzowane, tak jak mamy tam EasyBota, gapa. Zresztą nawet teraz na tych spadkach patrzyłem, ten EasyBot całkiem fajnie sobie daje radę, bo dokupuje i potem na tych odbiciach sprzedaje i tam parę dolców zawsze wpadnie. Jeżeli chodzi o gapa, tu jest trochę gorzej. On po prostu troszkę inaczej działa, ale z niego korzystam, więc po prostu zobaczymy, jak to się rozwinie. Zresztą widzicie, że rynek dziś, też jest w fazie takiej, że kto nie kiwnie w którąś pal stronę palcem, to ten rynek leci. To tak już jak wspominaliśmy też ostatnio, Kuba o tym mówił, że on zacznie skupować bardziej kryptowaluty, jak już ludzie odejdą i pogodzą się ze stracą i powiedzą, że tu już nic się nie da zarobić, tylko, czyli faktycznie będą znudzeni. Ja póki co tej nudy nie widzę, a nawet ostatnio przez kilka tygodni. Widzę takie duże ożywienie i to głównie na altach, bo te alty to tak jak popcorn wyskakują, tak? Coś sobie upatrzysz, na przykład e, śledzisz jakiś projekt, widzisz, że zaczyna się coraz bardziej pojawiać na Twitterze, coraz więcej ludzi o tym zaczynają mówić, a za chwilę jest puch, 100%, 200% zysku. I, to, I potem oczywiście to motywuje ludzi, no bo jak widzą zielone, no to wiecie. No, Początkujący inwestorzy wchodzą do tego, co rośnie, czyli jak rośnie, to urośnie jeszcze bardziej. Nie, niekoniecznie tak zawsze jest. No to ściąga ludzi na rynek, i tak trochę widzę, że taka mini hossa w bezsie się pojawiła. Ci ludzie zaczęli się interesować, znajomi zaczęli do mnie pisać, którzy za bardzo się właśnie nie interesują kryptowalutami. Także dla mnie to jest znak, że no jeszcze nie ma tej nudy, o której mówił Kuba. Może Wy macie jakieś pomysły, jak tu rozegrać tego etera. Ty mówiłeś, Michał, że sprzedaż. Ja, mam, te ja, ja muszę... chciałem dodać, żeby nie sugerować się tym, że skoro ja na to czekam, to znaczy, że tak będzie. Bo może się okazać, że tak nie będzie i że to nuda nie przyjdzie. Także pamiętajcie o tym. Ale żeby... ty masz kryptowaluty w portfelu, mówię, zaczniesz więcej skupować. My pomimo tego, jak jest, i tak kupujemy, bo mamy już po prostu na to taki, a nie inny plan, żeby się przygotować na trzy scenariusze. Ja Ale to, to właśnie powtarza. chodzi o to, żeby to wybrzmiało, nie? Bo ludzie mogą pomyśleć, tak. że to, wiesz, to, że tak mówimy, to znaczy, że to jeszcze nie jest w ogóle e, żaden moment. Ale tak na dobrą sprawę, to to też zawsze powtarzamy, e, nie słuchajcie tylko nas, tylko słuchajcie różnych miejsc, różnych źródeł i sami podejmujcie swoje decyzje, bo tak naprawdę najlepiej na tym wyjdziecie i najlepiej się z tym będziecie czuć w momencie, kiedy będziecie czuć, czuć że decyzja jest wasza, a nie ktoś podjął ją za was. No... I no, to... bo jakby to wyglądało, jakby wam pociąg odjechał, a wy byście przyszli z pretensjami do Kuby, czy do mnie, czy do Marka. Bez sensu. Musisz zrobić wszystko, aby być gotowy na ewentualne wzrosty i zadać sobie pytanie, czy to, co masz dzisiaj w portfelu, jeśli przyjdzie taki ruch na rynku, że on zrośnie o 100, 200, 300%, da ci jakiekolwiek zadowolenie, to tak, 100, 200, 300% to jest. Minimum, nie, bo ja tam liczę na dziesiątki tysięcy procent, jeśli faktycznie przyjdzie ta turbochosa, o, o, o której wszyscy mówią, a nie ma. Nie widać. Musisz być przygotowany, aby mieć co robić i za bardzo się nie nudzić, nie przekombinować w takim czasie nudy, który był. Teraz się to troszkę ożywiło. Ja akurat na to mam. Narzędzia, którym ja się bawię po prostu tak tu, jak zabawę, mam holdy, to się bawię. Tu tracę, tu zarobię, ale finalnie rachunek ostatnio co miesiąc zamykam na plus. Mnie to mega cieszy, bo przynajmniej mam za co zapłacić ten gaz, który mówił Michał, że cena gazu rośnie. Więc wiecie o co chodzi? Taki żarcik, nie? Suchar. No i musicie jeszcze być przygotowani na spadki. I tu można się było mocno na spadki przygotować, bo kto wyprzedawał? swoje kryptowaluty, które kupił w 2019, 2018, 2020 roku, nawet sprzedawał je w 2021 i stwierdził, że wychodzi do stable i będzie trzymać stable. Akurat jeśli trzymał UST, to tutaj troszkę nie wyszło. Mi też częściowo nie wyszło. No tak bywa. To ma siano na to, by zacząć coś skupować, jeśli są spadki. I tak jak my, czy może będę mówił za siebie, ja, jeżeli coś mi robi ATH Coś bardzo mocno rośnie do góry, realizuje część tokenów, sprzedaje troszkę czy tam 10, 5%, czasami 50%. Zależy po prostu, jak ja mam tutaj ustawiony na to swój plan. To tak samo jeśli jakiś token, który sprzedawałem podczas dużych wzrostów, jak Matika, chociażby Dota, czy. Czy Atoma sprzedawaliśmy, AD sprzedawaliśmy, Fantoma, no tego jest mnóstwo. Zresztą mój portfel nieraz widzieliście, bo ja często wrzucam screeny. Zresztą mi tu zarzucają, że to są screeny w Photoshopie. Także no, ja po prostu często robię te screeny w Photoshopie i dzielę się nimi, po to, by inni mieli z tego bekę, nie? Kto wie, ten wie, jak ja tutaj zagrywam i jak można tutaj dzięki temu w ogóle ugrać. To po prostu. Jak są spadki i robimy, yy, jak mamy ATH, to jeszcze mamy ATL, All Time Low. Czyli jeśli ten nasz token gryzie glebę i już sobie myślisz, że on nie spadnie niżej, to zazwyczaj zdarza się, że on jeszcze może iść niżej, i wtedy na przykład za tą samą kwotę, za którą byś chciał kupić, to kupisz ich, tych tokenów dużo więcej. I tu też podobnie działa DCA. Można oczywiście te tokeny. Uśredniać tą cenę. Zresztą ja prowadzę takie DCA od 2018 roku. Systematycznie wrzucam tam w 10, 15, dzisiaj 35 kryptowalut. Wiem, że jestem wariatem, ale akurat tak mam. Szkoda mi było przestać kupować niektóre kryptowaluty. Wolałem dorzucić pewne inne kryptowaluty i zobaczyć, co z tego będzie za kolejny rok, dwa, trzy. Też Miałem takie myśli, że no kurczę, zresztą tu z chłopakami też była ostra dyskusja, co zrobić z moim Crypto Salvation, bo czuję już takie swędzenie w lewym łokciu, że to jest maks tego, co tam potrafię wyciągnąć, i akurat na, ta, na portfelu tam było 800% zysku. Dziś, jak spoglądam na ten portfel, to łezka się wokół kręci, bo jest około 100% zysku. Finalnie jestem w plusie, tak, ale jak porównasz, 100% do 800%, no to tutaj może cię to zaboleć. I no, ja zdecydowałem, że pomimo wszystko, czy rynek będzie rosnął, czy będzie spadać, no to po prostu wezmę i będę systematycznie to kupować. Ostatnio też parę osób zadało mi pytanie, co ja robię z akcjami. Jeśli jakieś macie posiadacie, też możecie napisać co w tym związku robicie, jeżeli dochodzą do nas takie informacje z rynku, że tam jakiś gościu turbo coach, znaczy turbo inwestor, nie coach, sobie wyprzedał wszystkie swoje akcje. To mi wydaje się, że jeśli bym widział jego portfel, że jest pusty, to bym mógł uwierzyć, aczkolwiek często trzeba patrzeć co robią ludzie, inwestorzy. Ci więksi, a nie co mówią, bo zazwyczaj robią odwrotnie, yy, robią to, co do czego mówią. Ja, jak tu z Wami rozmawiam, to ja robię to, co mówię, a jak zmieniam zdanie, to Wam też o tym mówię, bo mamy, tak jak mówię, Telegram, mamy wiele miejsc, gdzie można gdzieś się wymienić zdaniem, pokomunikować, czy rozmawiamy na priv, nieraz na telefonie, no to po prostu można się zapytać. Co robisz, co zrobisz, jaki masz zamiar? Tylko to tak, jak już powiedział Kuba. To nie jest tak, że ja, Michał czy Kuba my mamy ciągle rację. Nie, my ciągle mamy 50% szans na to, że nasz scenariusz się sprawdzi. I to też nie jest tak, że my wrzucamy tylko te rzeczy, które nam się udają. Oczywiście fajnie jest wrzucać, że tu zarobiłem, tu zarobiłem i myślę, że. Fajniej się dzielić tymi mini sukcesami, gdzie ludzie potrafią na to już dzisiaj, moim zdaniem, spojrzeć tak, że a może spróbuję, może się zainteresuje, niż rzucać to, że ciągle masz fakapy. Gdzie my na takich live'ach jak dziś mówimy o tym, że fakap, jakieś niepowodzenia są ceną tego, że w przyszłości coś ci wyjdzie. Jeśli będziesz rzucał cały czas jakieś dramy, jakieś. Smutne rzeczy, to finalnie tych ludzi odpychasz. A my, tak jak większość entuzjastów kryptowalut, czy nawet dzisiaj rozwoju osobistego i takiego podejścia do pieniędzy, czyli edukacji finansowej, chcemy ludzi bardziej pchać ku temu, by zaczęli się interesować tym, jak mogą. Zabezpieczyć swój kapitał, zacząć oszczędzać, podzielić swój portfel dobrze, zdywersyfikować. Wiele osób nie wie w ogóle, co to jest dywersyfikacja. Wiele osób traktuje, myśli, że giełda, czy akcje, czy nawet jakieś ETF-y to jest hazard. To nie do końca jest hazard. Oczywiście, ma to cienką linię pomiędzy hazardem a inwestowaniem, ale hazardem jest loteria. Jeżeli jest coś po prostu loterią, a jeżeli możesz przewidzieć pewne rzeczy, pewne zmienności, zależności i powtarzalności, a to się dzieje na rynku, wystarczy tylko to poobserwować, to to już moim zdaniem hazard nie jest. Po prostu trzeba tutaj więcej cierpliwości, takiego samego zaparcia, żeby coś robić, rozpisać plan. I tak samo, jeśli ty będziesz chciał zacząć coś robić. Ale będziesz się ciągle przygotowywał, że jeszcze muszę wiedzieć to, to, to i tamto, nigdy nie zaczniesz. Jeżeli nie wejdziesz na ten rowerek, chociażby na tych, z tymi bocznymi kółkami, nie zaczniesz na nim jechać, to nie zaczniesz jeździć na zwykłym rowerze. Oczywiście można, tak jak mówię, mieć boczne kółeczka, czyli jakieś pomoce, które ewentualnie zapo będą zapobiegać temu, że jak się wyrżniesz na tym rowerze, to nie obijesz sobie tak mocno kolan. Bo co innego, jeśli wsiadasz od razu na rower bez tych kółek, nie? No to tu to może zaboleć. No i to chyba już koniec tego monologu. Więc eee, Zacznij. Ja zacznij I teraz to, ty masz. Dobra, jeszcze spojrzymy w komentarze. Włączył mi się coach Perwol. Także dzisiaj macie takie zakończenie tego live'u. Tu mamy męcenie, Swissborgu wyjaśnione. Mamy ten. Dzięki Mariusz, że my, uważa, że to świetny live. Co tutaj jeszcze mamy? No, w sumie nic. Dobra, no to my się żegnamy. Aż o dziwo, tylko 49 minut dzisiaj. A ja jeszcze mogę gadać, jak widzicie, ale już nie będę Wam dzisiaj zabierać czasu. Zresztą jestem też zmęczony po weselu, niewyspany. No, i tyle. No. Czekamy ten dzień. Jeszcze tu wrzucę Ciekamy dzień i dziewięć godzin na tego merża. Zobaczymy, co tak naprawdę się wydarzy. Wy możecie napisać w komentarzach, czy chcecie rozgrywać te wydarzenie, short, long i jakie macie na to pomysły. Akurat tutaj nikt was nie będzie za to linczował, bo tak jak my głośno mówimy, że to jest tylko i wyłącznie nasza prywatna opinia. Co my robimy? Tak samo jak na telegramie pojawiło się dzisiaj info, że tam można jakiś paszport odebrać. Zresztą Michał to wrzucił. No to ja też dałem informację, że no ja zabrałem, a co wy z tym zrobicie, co wy robicie z takimi informacjami, to tak naprawdę już jest Wasza sprawa. Oczywiście osoby początkujące chciałyby dostawać krok po kroku, co mają zrobić ze swoimi pieniędzmi, no ale my nie jesteśmy doradcami finansowymi, żeby Wam mówić. Ja Wam mogę powiedzieć, że oszczędzanie jest dobre. Że kupowanie rzeczy konsumpcyjnych jest złe. I to Wam mogę poradzić, żeby przestać przeżerać te pieniądze, a zrobić z nimi coś ciekawszego. Może nie z krótkiej perspektywy, bo oczywiście, jak kupisz sobie nowy telefon, to będziesz miał fans tego przez najbliższy tydzień, dwa, a potem zapomnisz, że masz nowy telefon. Bardziej bym spojrzał na to, że co ja chcę robić, co chcę mieć od dzisiaj, za pięć lat. I co może mnie ewentualnie doprowadzić do tamtego momentu. Jeśli dziś zaczniesz oszczędzać po 100 zł miesięcznie, no to po roku będziesz miał 1200 zł. Jeśli tego nie zaczniesz robić, no to nie będziesz miał nic. Tak to wygląda. Dobra, żegnamy się. Dziękuję Wam za Waszą uwagę, za tak liczne yy, widownie. No i widzimy się za tydzień. Trzymajcie się. Hej. Szyma. Szyma. No, i dziś znów was zagadałem. To jest dobrze. See ya.